To jeszcze raz wszystkich witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór z tej strony Mateusz Żymańczyk Dzisiejszy temat to jest, jak wystartować w Newcomersie, czyli przede wszystkim, jak wykorzystać to, że wiecie o projekcie na samym początku, bo można powiedzieć, że projekt ma jeden dzień, tak? Więc jest takim dzidziusiem jeszcze. Dzisiaj omówimy kwestie programów, które dają Wam możliwość zarabiania pieniędzy. Skupimy się dzisiaj na aspekcie zarabiania za aktywną tak naprawdę pracę, no i za zarabianie z. Nie, tak naprawdę, jakby plany jeżeli chodzi o punkty. I na pewno ten webinar będzie miał dwie części. To jest taka część, właśnie podstawowa, żeby też zrozumieć, czy warto budować szeroko struktury, czy warto budować wąską o co chodzi z tą bazą klientów, czy to się opłaca. Pokażę wam to dzisiaj na liczbach. Wytłumaczę takie bardzo ważne aspekty, by już każdy to rozumiał i. Za tydzień bądź za dwa tygodnie, właśnie zrobimy spotkanie. Już typowo, jeżeli chodzi o te największe obroty, jak to wszystko tam wygląda. Na początek jest bardzo ważny, właśnie ten start, czy budować szeroko czy wąsko. Oczywiście, jeżeli chodzi o te większe zarobki na tych większych pozycjach w elicie, o której też będę jakby mówił, no to tam na pewno też się będzie opłacało szerokość. Tak już lekko zaspoileruję. Więc zacznijmy od tego, że na początek mamy zarabianie w aktywny sposób, czyli w taki sposób, by każdy z Was mógł zarobić pieniądze za pracę, którą wykona na przykład w listopadzie, czyli nie tylko i wyłącznie za obrót punktowy, tylko za pewną pracę, którą wykonasz, tak? No i mamy taki właśnie program, który się nazywa Rekrut Program, który polega na tym, że jeżeli zarejestrujesz człowieka do sklepu internetowego, to może inaczej, jeżeli dany człowiek, Twoja koleżanka zarejestruje się z Twojego kodu rabatowego w sklepie... To w ciągu 30 dni, jeżeli robię jakiekolwiek zakupy, to suma tych 30 dni daje tobie możliwość zarabiania właśnie 10% z takiego e, zakupu. Czyli jeżeli ona by wydała 450 zł, otrzymujesz 45 zł. Zróbmy to e, też na przykładzie za chwilę. Ale poza tymi 10% fajne jeszcze jest to, że dodatkowo poza właśnie tym 450 zł, możesz tak naprawdę dawać sobie na przykład cele na nowy miesiąc. No i myślę, że większość osób będzie walczyła, żeby zrealizować właśnie przynajmniej ten próg brąza, czyli żeby co miesiąc wprowadzać do swojego biznesu, do swojej grupy, do firmy, do sklepu przynajmniej te 4300 zł. Czemu 4300 zł? No bo w przybliżeniu to jest około 3000 punktów i otrzymujesz bonus, bonus do 1000 złotych. I co jest bardzo ważne, to jest poza tym, co przed chwilą powiedziałem, tak? Czyli to jest poza tymi 10 No i oczywiście mamy też większe progi. Silver trzeba przynajmniej mieć właśnie ten obrót punktowy 5 tysięcy przekroczony i Gold 10 tysięcy. Dla jasności, to muszą być wszystkie rejestracje z Twojego kodu rabatowego. Czyli to nie jest tak, że zarejestrujesz jedną osobę, ona zarejestruje 15 i to ci się wszystko liczy? Liczy ci się osoba, którą ty wprowadzisz. Chcielibyśmy, by osoby, które faktycznie są najbardziej zaangażowane, osoby, które najwięcej wprowadzają, budują tak naprawdę, żeby zarabiały najwięcej, tak? Więc to jest program rekrut. I teraz jakby to wyglądało w praktyce, no jesteś sobie ty, wprowadzasz sobie produkty do domu, no bo ciężko jest polecać innym produkty, jeżeli samemu się tak naprawdę nie przekona do sklepu i do produktów. No i masz sobie kasię, i masz sobie Bartka, załóżmy i ole. No i z twojego kodu rabatowego Bartek z Olą, bo to jest załóżmy małżeństwo, więc mają jedno konto, zrobili sobie 1000 zł, a Kasia zrobiła 450. Tak? No i zarejestrowałeś do bazy klientów. Bądź zarejestrowałeś, bo wiem, że jest bardzo dużo kobiet, nawet większość. Więc zarejestrowałeś sobie, bądź zarejestrowałeś 8 osób. Tak? I suma załóżmy, skończyło się 30 dni. Tak, wygląda w ten sposób, że. 8 osób to jest 4000 zł w bazie klientów i masz z tego 10%, masz 10% z Kasi i masz 10% z Bartka i Oli. jakby to wyglądało w sumie? W sumie by wyglądało w ten sposób, co tutaj pokazuje prezentacja wyliczenia, czyli Bartek z żoną 10% to jest 100 zł, Kasia to jest 450 złotych, czyli 10% to jest 45 zł. No i baza klientów, która jest 8osobowa, ale no, też się myją, też sprzątają, też gdzieś tam kupują produkty, żeby być. Zdrowym i długo żyć, więc mają przykładowo w sumie 4000 zł wydane, więc z tego tytułu otrzymujesz 550 zł netto. Taki bonus można powiedzieć 10% za to, że wprowadziłeś obrót. No ale suma tych wszystkich zamówień przekroczyła 5000 zł, więc dla przypomnienia, tabela daje możliwość zrealizowania brąza. Czyli otrzymujesz do 1000 złotych. Czemu piszemy do 1000 złotych? Ponieważ ten program, na ten program jest przeznaczone 7,1% całkowitego obrotu firmy. No i te pierwsze trzy miesiące będą dla nas takie, no wiecie, bardzo ważne, bo różne symulacje pokazują takie liczby, ale najlepszą symulacją jest praktyka, tak? Dlatego piszemy do 1000, bo na 1000 też złotych jest blokada. Tak? I teraz jeszcze chciałbym Wam wytłumaczyć, ponieważ dużo osób y, może tego nie do końca jeszcze rozumie, bo ktoś tego nie wytłumaczył, więc chciałbym właśnie z tego miejsca to y, wyjaśnić. Y, mamy Willoway jako sklep internetowy, tak? to jest głównie dla klienta, tam nie ma w ogóle grama biznesu. I mamy też Bitre jako nasze centrum biznesowe, gdzie właśnie są tylko i wyłącznie ambasadorowie. I teraz, jak to wygląda, y, jeżeli każdy z Was zrobił sobie konto, w bitre.online. Z tymi danymi logujecie się do sklepu Willoway. Nie musicie tam zakładać żadnych kont. Logujecie się tym samym mailem i tym samym e, hasłem, bądź oczywiście ID i hasłem. I teraz, jak to wygląda w praktyce, jeżeli będziecie budować swoje grupy? Jeżeli chodzi o bazę klientów, to będziecie mieli właśnie w tym tygodniu już możliwość wysyłania kodów rabatowych do Villowaya, czyli można powiedzieć, że właśnie tych zniżek 10%. Dla waszych znajomych, których chcielibyście, by byli sobie klientami i znajdowali się w bazie klientów, tak? Czyli nie biorą oni udział w biznesie, biorą udział tylko i wyłącznie w sklepie i w mechanizmach konsumenckich, jakie mamy właśnie w Willowayu. Jeżeli chcesz zarejestrować ambasadora, czyli osobę, która też będzie mogła sobie budować jakby zespół, grupę, zarabiać z tego pieniądze, to wysyłasz jej kod rabatowy do Bitre. Ten kod rabatowy nie będzie się tam nazywał przy rejestracji kod rabatowy, tylko kod dostępu, tak? Czyli kod dostępu będzie dokładnie ten sam. Czyli jeżeli masz na przykład mm, w tym momencie ID, trzy pierwsze litery imienia, nazwiska i trzy cyfry, to taki właśnie kod jest i do Willoway'a i do Bitre, tak? Tym, te same po prostu, żeby nie było jakichś komplikacji. Tylko dla jasności, żeby każdy z Was po prostu wiedział. Dla klientów wysyłacie link z Willoway'a, a dla... Ambasadorów z Bitre. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie klientem, bo Wam się niechcący wysłał z link, no to automatycznie, jeżeli sobie e, się zaloguje do Bitre, to automatycznie staje się ambasadorem. E, dobra, jeżeli były jakieśkolwiek pytania do tego, odpowiem na samym końcu. Dobrze, e, czyli nawet takie dla wiecie, już takiego podsumowania. Kasi wysłaliśmy kod rabatowy Bitre, Bartkowi Oli też kod rabatowy Bitre, no a tym ośmiu osobom, które zrobiły sobie zakupy w bazie klientów, wysłaliśmy kod rabatowy VilaWay. I teraz share sklep, tak, na tym głównie się dzisiaj jakby oprzemy, to jest możliwość budowania z nami, ze sklepem można powiedzieć, obrotu, z którego sklep, firma daje Ci część prowizji, tak, więc mamy pozycję od, można powiedzieć, 2% do 21%, to Cię najbardziej interesuje, bo to jest procent zwrotu z obrotu punktowego, tak w skrócie, tak, Nazewnictwo pozycji, wiadomo, fajna marketingowa sprawa. Jeżeli ktoś działa bardzo mocno w social mediach, chciałby się pochwalić, jaką ma pozycję w firmie, i tak dalej, no to na pewno lepiej będzie brzmiało, że jest liderem, niż jest czternastką, tak? 14%. Więc to tak trochę po prostu byłoby dziwne, więc lider jest jak najbardziej ok. No i teraz w praktyce, tak? Tutaj mamy junior partner, partner, senior partner, junior koordynator, czyli od 2 do 6%, tak? Bo tyle w tym przykładzie będzie nam potrzebne, by zrozumieć, jak to się wszystko wylicza, szczególnie dla osób, które rozpoczynają bądź chciałyby się już w 100% upewnić, jak to wszystko jest wyliczane. W sumie ty jesteś, masz Bartka Ole, masz Kasię i masz bazę klientów. No i w sumie z tych wszystkich punktów, tak, Bartka, Kasi i tych wszystkich e, klientów. Masz 4450, tak? System ci to wszystko sumuje, więc na spokojnie nikt nie będzie musiał tego ręcznie liczyć. Z automatu też ci się jest przydzielana pozycja, w tym wypadku to jest 4%, ponieważ powyżej 4000% to jest właśnie senior partner 4%. I teraz z tej perspektywy trzeba zobaczyć, ile ty masz obrotu własnego, czyli w tym wypadku 350 punktów, ile baza klientów ma, bo z tego masz 4%, tak? A jeżeli ktoś w twoim zespole buduje grupę, tak jak Kasia, tak jak Bartek i Ola, no to zarabiamy z różnicy poziomów, tak? A że Bartek i Ola no, nie mają tego tysiąc punktów, by mieć ten pierwszy próg tych, tego junior partnera, tych dwóch procent, no to mają zero. Czyli w tym prostym przykładzie zarabiamy tak naprawdę 4% z całkowitego obrotu, tak? Ale dla jasności, ktoś jest bardzo szczegółowy, nawet niech sobie zrobi w tym momencie screen, żeby na spokojnie sobie to zobaczyć, że wszystko się zgadza, że Bartek i Ola mają, e, mamy z nich 4%, tak z tej grupy, więc 4% razy ich obrót równa się. I właśnie bardzo ważna rzecz, nie ich obrót własny, tylko obrót całkowity. A że ten przykład jest bardzo prosty i są tylko oni w ich grupie, no to ich obrót jest także obrotem. E, całej grupy, tak? No i tutaj mamy Kasię, więc mamy tutaj jakby z grupy Kasi, czyli jej obrót 14 zł, baza klientów. Zobaczcie, że to się naprawdę bardzo opłaca budować, ponieważ ludzie i tak będą, by chcieli robić zakupy. Mają produkty w tych samych cenach co wy, biorą udział w wszystkich mechanizmach konsumenckich. No i tak naprawdę mamy największe z nich zyski, bo mamy zawsze nasz obrót razy e, obrót całkowity bazy klientów, tak? Okej, okay, to idźmy teraz dalej. A co by było, gdyby na przykład masz dwie osoby zarejestrowane, które zarejestrowałeś, zarejestrowałaś jako ambasadorów. No ale masz bazę klientów, którą bardzo mocno rozwijasz, ponieważ nie wiem, przykładowo pracujesz w takim miejscu, gdzie bardzo dużo osób na co dzień mijasz i wielu osobom rekomendujesz produkty, które są w naszym sklepie i dajesz im zniżkę do tego sklepu, oni z chęcią z tej zniżki korzystają. I załóżmy taka grupa, taka baza klientów Wygenerowała Tobie 31 tysięcy punktów. Tak? Ty masz 350, Kasia zrobiła 350 i Bartek z Olom zrobił 750. I teraz jak to wszystko wyliczyć? Oczywiście tutaj animację zrobiłem. chodziło o to, że po prostu 31 tysięcy punktów zrobiło więcej osób, ponieważ co jest też bardzo fajne, i uważam, że dla wielu osób to jest w ogóle game changer. Dam przykład, ok. Pomyślcie sobie tak, jestem na przykład fryzjerem, i przychodzą do mnie klienci. Dziennie mam takich klientów 15. I na przykład pięciu z moich klientów dałem kod rabatowy do sklepu. Oni sobie zamówili produkty, przekonali się do produktów, są zadowoleni, pomogło im to rozwiązać jakiś, nie wiem, problem, kompleks, cokolwiek. Ja nawet o tym nie wiem, ale tych pięciu klientów poleciło to też swoim pięciu jakimś tam znajomym, tak? Załóżmy w ciągu miesiąca czas. I teraz 5 razy 5 to jest 25. Czyli z moich pięciu klientów, w tej bazie klientów nagle jest dodatkowe 25 osób, czyli w sumie już mam 30 osób, które są w bazie klientów. I kiedy te osoby zrobią zakupy, to mają z tego można powiedzieć, nie do końca punkty, bo oni ich nie widzą, ale sklep nalicza punkty. A że to ty jesteś osobą, u której ta baza klientów jest, tak? No bo to ty zarekomendowałeś zarekomendowałeś bazę klientów tych pięciu osób i oni kolejnym, to cała ta baza jest twoja. Więc w tym wypadku te 30 osób kiedykolwiek zrobi zakupy, ten obrót jest generowany tobie, ponieważ my jako sklep wiemy, że tych osób by nie było, gdyby nie ty. Więc ty z tego zarabiasz za każdym razem, kiedy te osoby robią zakupy. I za każdym razem, kiedy oni polecą ten sklep kolejnym osobom, tak, dając im swój kod rabatowy... To ten obrót także się sumuje, więc ja uważam, że to może być game changer. Możecie oczywiście napisać, co w ogóle o tym uważacie, o tej bazie klientów i to w ogóle w jakiej formie, właśnie way jest pod te osoby dostosowany, bo ja uważam, że to jest właśnie obecne czasy to jest idealny sposób na budowanie jakby biznesu, szczególnie dla osób, które są ambitne, które nie do końca może mają predyspozycję do bycia takim liderem, którego sobie kiedyś wyobrazili w głowie ale są w stanie zbudować bardzo duże bazy klientów, czyli osób, które sobie będą robić zakupy w tym sklepie. Więc chęcią po prostu później poczytam te komentarze, jeżeli w ogóle według was to jest spoko, bo ja się tym jaram, bo ja uważam, że to jest naprawdę jakby coś, co może być takim game changerem na rynku obecnie. No i teraz w sumie w sumie mamy 32 450 punktów, zakończył się miesiąc, tak? Więc można powiedzieć, że no jeżeli przekroczymy 32 000 punktów, z automatu jesteśmy na pozycji 21%. I teraz jak wyglądają wyliczenia? Z grupy Bartka i Oli zarabiamy 21%, bo oni dalej nie mają tego pierwszego progu przekroczonego, więc mamy 157 zł. Kasia ma 350, więc to jest 73 z naszego obrotu 73. Ale teraz ile zarobimy z bazy klientów? Baza klientów wygenerowała do sklepu 31 tysięcy punktów, czyli można powiedzieć, że to jest około 40 tysięcy złotych, tak? Więc 40 tysięcy złotych zostało wygenerowane w sklepie, tak? No i dzięki temu, że te osoby zrobiły zakupy, to sklep oddaje ci prowizję. I w tym wypadku to jest 6,5 tysiąca złotych prowizji. Czyli zakończył się miesiąc i w takim przypadku zarobiłabyś, zarobiłbyś 6814 złotych. I wiecie, co jest fajne w tym wszystkim, że nie musiałaś, nie musiałeś nikomu zamawiać produktów, dzwonić do tych osób, jechać do tych osób, nie wiem, wysyłać te paczki. Każdy z tych ludzi, każda z tych osób. Zrobił sobie zakupy sam. I z tego tytułu zarobiłeś, zarobiłaś prawie 7 tysięcy złotych netto. To sami dobrze wiemy, ile się zarabia na etacie, a to praktycznie jest takie bardzo organiczne. To jest takie bardzo spoczny pantoflowej, można powiedzieć. Więc no, ja powiem tylko tyle, że uważam, że ta baza klientów bardzo wielu osób może naprawdę zarabiać bardzo wysokie pieniądze, bo tutaj to nie ma jakiejś większej filozofii. I teraz. Wytłumaczę w tym momencie coś, co dla niektórych może nie do końca jest zrozumiałe, a to nie jest w sumie trudne, ale trzeba sobie to wyjaśnić. Równowaga, ponieważ może być taka sytuacja, że ktoś jest zarejestrowany, robi sobie zakupy jako ambasador, a pod nim się tak grupa rozwinęła, że jest w tak zwanym kominie, czyli ktoś bezpośrednio pod tobą ma 21%, jest senior team leaderem, czyli tak, ta, gdzie jest ta osoba ty, załóżmy, to jestem ja, Mateusz. I Ty masz takiego Mateusza w swoim zespole, jesteś bezpośrednio nade mną. To Ty z automatu też masz te punkty, które ja mam, czyli też jesteś dwudziestką jedynką. Ale ile za mnie zarobisz? 21% minus 21% jest zero, czyli z mojej struktury, z tego co ja zbudowałem, nie zarobisz nic. Ale dzięki temu, że ja załóżmy jestem bardzo zaangażowany, bardzo ambitny, to dzięki mnie masz 21%. I te 21% to jest nic innego jak na przykład zwrot Twoich zakupów. Czyli może być taka sytuacja, że jeżeli będziesz sobie na przykład robić zakupy na poziomie, nie wiem, tysiąca punktów, to masz w tym momencie 210 zł cashback, tak? Bo masz 27%. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli zbudujesz sobie jakąkolwiek bazę klientów, to masz z niej 27%, a nie na przykład 0, 2%, 3% i tak dalej, bo dzięki temu, że ja jestem pod tobą, zbudowałem ci bardzo duży komin, można powiedzieć, to i tak z tego korzystasz, tak? I teraz... Jeżeli chodzi o tytuły, bo ustaliliśmy z zarządem coś takiego, że, żeby móc na przykład się nazywać senior team leader i mieć w swoim profilu w ogóle senior team leader czy jakakolwiek inna pozycja, to trzeba osiągnąć tą pozycję przynajmniej przy równowadze 60 do 40, tak? Żeby nie być tym tak zwanym kominiarzem, tak, tylko że awansy to będą osoby, które faktycznie zbudowały biznes. Swoimi rękami, na szerokości, tak, przynajmniej 60 do 40. I teraz o co chodzi? Ktoś pomyśli, Boże, ale o co w tym wszystkim jakby chodzi? Ta równowaga 60 do 40. Cztery bardzo krótkie punkty. Pierwszy, jak to wyliczyć. Obrót w sumie jaki masz, tak? Czyli nie wiem, wymyśl sobie teraz w tym momencie, jak masz kartkę i tak dalej. Wymyśl sobie jakąś sytuację, nie wiem, że masz przykładowo trzy grupy, tak jak tu jest Kasia. Albo może inaczej, skupmy się na tym, co pokazuje. Nic nie pisz, żeby to lepiej zrozumieć. Jesteś sobie kasią. Kasia ma trzy grupy. Na jednej ma 3000, na drugiej 1000 i na trzeciej 2000. Tu już w tym momencie jakby załóżmy, że obrót własny jest nieważny. Tu chodzi żeby jak najprościej to wytłumaczyć, tak? Czyli w sumie obrót wynosi 6000. Drugie pytanie. Jaki jest obrót najmocniejszej grupy? No i najmocniejsza grupa z tych trzech, no to jest te 3000 punktów. Trzecie pytanie. Ile to jest 3000 punktów sześciu 6000 punktów? Tak? Czyli można ile to jest 3000 z 6000? No, akurat bardzo prosty przykład to jest 50%. W ogóle tą równowagę wylicza nam komputer, więc to nie jest tak, że ty musisz w tym momencie siedzieć z, z kalkulatorem w ogóle w, w swojej strukturze, tylko chcę, żeby każdy to rozumiał. Okay? Więc ile to jest największa twoja struktura do całkowitego twojego obrotu? Czyli 3000 do 6000 to jest 50%. Czyli jeżeli jest pytanie, równowaga minimum 60 do 40, tak? No to w Twoim wypadku jest ok, bo masz 50. Równowaga minimum 60 do 40, czyli Twoja największa linia nie może przekroczyć 60%, tak? I oto w tym. Czyli, jeżeli to byłby przykład taki prosty na 10 tysiącach punktów, no to nie może mieć na przykład jedna linia 6100, a pozostałe 3900, no bo będziesz mieć równowagę 61 do 39 i już nie załapiesz się na tą pozycję, by się móc na przykład nazywać, by mieć. Gratyfikacje, awans e, senior team lidera, tak? Tylko po prostu tą, na której byłeś na równowadze. Uważam że też, że to będzie fajne, bo w firmie będą faktycznie osoby, które będą mieć jakiś tytuł, to będą osoby, które ten tytuł zbudowały, a nie były w jakimś tam przykład kominie, że ktoś im zbudował pewną pozycję. I dobra, lecimy teraz dalej. Chcę teraz Wam pokazać to jest bardzo ważne ten zoom też nie będzie jakiś długi, bo można powiedzieć, że tak jak powiedziałem, dwie części są tego zuma. Ja wolę robić zoomy, powiem Wam szczerze, jakby treściwe, konkretne, przez jakiś okres czasu, na przykład 30-40 minut, niż na przykład przez półtorej godziny wałkować wiele tematów. Więc chcę teraz Wam pokazać, czy opłaca się budować na przykład biznes na trzech grupach bez bazy klientów. Przy takim samym obrocie wszystkie przykłady będą, czy na przykład będą tej sytuacje na trzech grupach z bazą klientów, czy może na pięciu grupach, czy może na sześciu. Chcę Wam teraz pokazać na dokładnie tym samym obrocie, jakie są wypłaty, i Wy sami odpowiedzcie sobie na pytanie, co się bardziej opłaca według Was, bo to jest dokładnie ten sam obrót wprowadzony do sklepu. Więc mamy taki pierwszy przykład. 50 500 punktów. Ponieważ ty masz 500, poza tobą jest 50 tysięcy zbudowane. I to jest zbudowane w ten sposób, że jest jedna grupa właśnie Bartka i Oli, 23 tysiące punktów, jest Jacek, który zbudował grupę 21 tysięcy, i jest Kasia, która ma 6 tysięcy punktów zbudowane. tak? No i tutaj jakby dla, dla przypomnienia, jakby ktoś jeszcze nie wiedział czemu 6%, jakie 16% i tak dalej. No to tutaj podkreśliłem jeszcze tą tabelkę naszą, że jeżeli ktoś przekroczy 20 tysięcy. Ale nie przekroczy 24 tysięcy, no to ma 16%. I tak właśnie załapał się Bartek z Olą i Jacek. Kasia ma 6 tysięcy punktów, więc no, jest w przedziale od 5 do 7 tysięcy, więc łapie się na próg 6%. Tak? No i teraz jak to wyliczyć? No bardzo prosto. Twój poziom, minus poziom bezpośrednio właśnie tej osoby razy całkowity obrót. Czyli jeżeli mamy Bartka i Olę, oni mają 16%, ty masz 21%, tak? No to 21% minus 16 to jest 5. I teraz te 5% razy 23 tysiące punktów, które Bartek z Olą uzbierali po całym miesiącu. No i w tym wypadku prowizja z tej grupy to jest 1150 zł. I tak samo u Kasi, tak samo u Jacka liczymy różnicę poziomów. tak? Baza klientów, zobaczcie, 0 punktów. Twój poziom, 21% razy obrót bazy klientów to jest 0% ponieważ nie ma tam żadnego obrotu. No i zwrot z twoich zakupów w tym wypadku 27% z 500 punktów to jest 105 zł. No i w sumie to jest 3205 zł, tak? Wygenerowałeś dla sklepu swój biznes, wygenerował 50 tysięcy punktów. Masz 3200 zł netto na trzech grupach. I teraz jest przykładowo grupa taka, taki jest przykład, że mamy sobie cztery grupy. I masz bazę klientów. Czyli można powiedzieć, że masz cztery grupy, na których masz ambasadorów, tak? Bądź to mogą być czterech ambasadorów, który każdy z nich ma bazę klientów. To nie musi być jakaś struktura liderska. To może być na przykład Jacek, który jest piekarzem, to może być Kasia, która jest na przykład y, panią fryzjerką. To może być Basia, która jest nauczycielką w szkole, to może być Bartek z Olom, którzy no, po prostu podoba im się cały projekt i chcą na przykład podziałać, tak? I to mogą być cztery osoby, które są ambasadorami, to mogą być cztery osoby poza tobą, które mają konto w Bitre, a pozostała cała grupa to jest po prostu klientem w Willowayu. I teraz wygląda to tak, że mamy ten sam obrót, ma 27%, tak? Kasia 6%, Jacek 10%, Bartek, Ola 12, 10. Dlaczego? Znowu zaznaczamy, tak? Że jeżeli Bartek z Olą mają 15 tysięcy punktów, no to 15 tysięcy punktów jest w przedziale między 13 a 16, no to to jest te 12% junior leader, tak, który jest podkreślony. Jeżeli chodzi na przykład tutaj o Basię, to Basia ma 10 tysięcy punktów, no więc akurat załapała się, bo jeden punkt mniej i już by miała 8%, a nie 10, tak. No i ty w sumie masz 27%. No i teraz wyliczenia, no dokładnie takie same liczymy, a przepraszam, to nie ten slajd tutaj, za szybko poleciałem. Tak, czyli mam 12, 10%, 6 i 10%. No i teraz jak wyglądają wyliczenia? I zobaczcie, że to jest dokładnie ten sam obrót, zbudowany nie na, e, tak jak było przed chwilą, e, na trzech grupach i bez bazy klientów, tylko na czterech grupach i bazie klientów. Ten sam obrót. I wypłata urosła praktycznie dwa razy. Tak? I to jest, przypominam, netto, nie brutto. Bartek i Ola. Różnica. Zarabiamy 1350 zł. Kasia 900, Jacek 1100, 1680 mamy z bazy klientów, za to, że osoby 8000 punktów wygenerowały w sklepie. W sumie mamy 6345 złotych. No i teraz mamy przykład dokładnie tego samego obrotu, tylko mamy tak, baza klientów, załóżmy, że zostało. Tak, 8000, tam było, tu też jest 8000. I mamy dokładnie te 50 tysięcy punktów, rozdzielone na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linii. Czyli można powiedzieć, że z bazą klientów jest 8 grup. No i wyliczenia są dokładnie takie same, czyli liczenie, liczymy różnice poziomów. I zobacz, że przy tym samym obrocie, jak budujesz na tylko trzech grupach, zarobiłeś, zarobiłaś 3000 zł. Jeżeli budujesz szerzej, zarobiłaś 6000. Jeżeli budujesz jeszcze szerzej, to w tym wypadku to jest prawie 8 tysięcy złotych netto. I ja tutaj nie, nie wliczam w ogóle rekrutera, którego masz okazję co miesiąc budować, co miesiąc osiągać, bo to nie jest tylko dla nowych osób. Ten program rekruter jest po to właśnie, żeby co miesiąc skupiać się na tym, by pozyskiwać cały czas nowe osoby do sklepu, by sobie robiły zakupy. Byś ty skupił skupiła się na tym, by pozyskiwać klientów, a my jako sklep byśmy tych klientów e, tak naprawdę i pomagali im robić pierwsze zakupy, żeby na przykład jak jest program Wilo Welcome, tak, żeby oni robiąc cztery razy zakupy w sklepie, otrzymywali jakieś gratisy, to później właśnie byli w Vilo Klabie i dostawali kolejne fajne jakieś bodźce do tego, by zostać w sklepie i robić zakupy. Więc e, wniosek jest, uważam, bardzo prosty. Czym szerzej będziesz budować, tym będziesz zarabiać więcej pieniędzy, bo masz różnicę poziomów. Ja też w następnym, na następnym spotkaniu, na tych przykładach, pokażę Wam dokładnie tych trzech, teraz przykładach, które pokazałem, tak? Czyli, e, czyli trzy grupy bez bazy klientów, cztery grupy z bazą klientów i załóżmy, siedem grup plus baza klientów, jak byśmy weszli na obroty powyżej 60 tysięcy punktów i bylibyśmy właśnie w tym e, Shares Club Elite, tak? Czyli w tym, w tym klubie. To Wam wtedy wyjaśnię, jak ten klub, jak tu się wylicza, jak jest taka sytuacja, że ktoś na przykład na dyrektorze zarobi 26 tysięcy, a może ktoś na dyrektorze zarobi 40, 50, 60 tysięcy. Jak to jest, dlaczego, co, gdzie, to zapraszam już na kolejne spotkanie, które zrobimy za tydzień, też w poniedziałek, i już skupimy się tylko i wyłącznie właśnie na policzeniu tego planu. Też to nie będzie jakiś bardzo długi zoom, będzie przede wszystkim zoomem, żeby wyjaśnić i później, ewentualnie na koniec, odpowiedzieć na pytania. I jeszcze zanim jakby skończę i podpowiem na Wasze pytania, które mogą gdzieś tam być, no to teraz tak. Dzisiaj ruszył sklep. To jest też to, co wczoraj jakby mówiliśmy. My mamy bardzo dużo jakby rzeczy, które w tym momencie informatyk jakby wgrywa, ogarnia i tak dalej. Naprawdę to jest bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ na przykład też tutaj są osoby właśnie z firmy Naturday, którzy tą firmę tworzyli i tak naprawdę to dzięki nim też jakby jest to połączenie, bo to oni. Tak naprawdę robili zakupy w sklepie i to pokazało, że to się wszystko broni i, i ten biznes bardzo w się sensie warto rozwijać cały czas. No i oni też musieli jakby zmigrować, wiecie, do -Way a dlatego też to tyle trwało. I teraz sytuacja jest tego typu, że ten sklep będzie coraz ładniejszy, coraz lepiej to wszystko będzie funkcjonowało. Ale już można jak najbardziej robić zakupy w sklepie, już są metody płatności, już można wszystko jakby wgrywać. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy, no to też będziecie zgłaszać. Ja tam napiszę na grupie, gdzie takie błędy ewentualnie zgłaszę, żeby informatyk od razu, czy tam informatycy mogli od razu zobaczyć i to poprawiać. I teraz też tematyka była, jak zacząć? No to przede wszystkim no nie, nie, myślę, że nie odkryję jakby Eureki i nie odkryjemy Ameryki, jeżeli powiem, że wszystko zaczyna się od Ciebie. Ja jak zaczynam jakikolwiek na przykład projekt, to zaczynam zawsze od siebie, no bo ciężko jest jakby, nie wiem, dyrygować innymi, skoro ja sam tak naprawdę jakby no, nie potrafię jeszcze załóżmy czegoś zrobić. I teraz o co mi chodzi? No jeżeli sklep jest otwarty, chcę zbudować ogromne obroty na, w tym sklepie, no to warto byłoby pierwszą rzecz, zobaczyć sobie w sklepie, które produkty są, które tak naprawdę gdzieś kupisz, bo ich potrzebujesz, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zobacz sobie na przykład z osobami, z którymi mieszkasz. Twoi domownicy, może oni też gdzieś muszą pewne produkty kupić. Może są tu produkty, które mogłyby tym osobom na przykład pomóc, bo oni potrzebują danych rzeczy używać, tak? Nawet ostatnio w mojej rodzinie wyszło, że ktoś tam ma po prostu niedobór magnezy, no to ja na przykład mówię, dobra, fajnie, to po co masz kupować tam? Kup sobie tutaj. I dasz mi od razu też opinię, co o tym wszystkim, jakby sądzisz, jak to fajnie na Ciebie zadziałało. I przede wszystkim. Zastanów się z twojego otoczenia, z bliskich ci osób, które kojarzysz znasz, bo każdy zna kogoś, kto może mieć problemy, nie wiem, może mieć na przykład boreliozę. Może mieć problemy w obecnej sytuacji, że jest w jakimś stresie. Może być ktoś, kto ma problemy i musi gdzieś kupować dobre probiotyki, ma problemy gdzieś tam na przykład z jelitami z odpornością. Naprawdę poczytajcie sobie o produktach, które są w sklepie. My będziemy też organizować coraz to, wiecie, więcej jakby tych szkoleń z ekspertem polecam zobaczyć, ktoś kto nie widział spotkanie pierwsze, które mieliśmy z, z właśnie tutaj z Januszem Wietechą który tłumaczył, pokazywał nam produkty, jeżeli chodzi o Nature Day i warto sobie posłuchać o tych produktach które właśnie jakby nagraliśmy to, tak, więc na, w sensie w grupie Bitra jest link, napisz do osoby, która Cię zaprosiła do tego projektu by Ci na przykład to nagranie wysłała i posłuchaj sobie o tych produktach i zrób sobie listę osób, którym chciałbyś pokazać te produkty, którym chciałbyś polecić. Ponieważ takie pierwsze zakupy w tym sklepie spowodują, że ty będziesz bardziej pewna, bardziej pewny, że ty rekomendujesz coś, co faktycznie używasz? Z czego jesteś zadowolony? Zadowolona. Ja wiem, jak nawet zmieniło się. Pewnie jest ta osoba też na Zoomie. Ja wiem, jak zmieniło się jej nastawienie i w ogóle rozmawianie na temat tego sklepu, na temat tych produktów, w ogóle tego przedsięwzięcia, w momencie, kiedy ona miesiąc temu sobie spróbowała, właśnie produktów z Natur Day, i dzisiaj ma świetne efekty. I zupełnie in, inna rozmowa, zupełnie inne, inne, tak naprawdę są jakby pomysły, plany. A pamiętam, że miesiąc temu to była taka rozmowa: no dobra, nie wiem, zobaczę, muszę najpierw spróbować. Więc, zacznij od siebie, jest start, więc to jest jakby no najważniejsze chyba w tym momencie, co możesz zrobić, bo będziesz mieć spotkania z osobami, które zapytają: no dobra, a co ty polecasz w tym sklepie? A co ty polecasz, jeżeli chodzi o te produkty, tak? Jutro też mogę powiedzieć, że też będą, będzie linia jakby właśnie dla zwierząt, dwa produkty dla zwierząt już będą jakby wchodzić. Dzisiaj wbijaliśmy je właśnie już jakby do sklepu, tylko poprawki, więc jutro już na pewno będą też y, możliwe do, do kupienia. Też, bo też wczoraj to może nie wybrzmiało, też już z tego miejsca to powiem, będziemy mieć produkty też, bo tam wczoraj nikt o tym nie wspomniał, właśnie środki czystości, tak? Będziemy też to stare powiększać, tą tak naprawdę jakby tę gamę. Jeżeli chodzi o, o start, to te produkty będą na przyłomie listopada, grudnia. Są już można powiedzieć jakby etykiety w produkcji, więc to wszystko się musi być jakby nalać, to jest jakby gdzieś mniej więcej 4 tygodnie. Tak samo jakby jest produkcja off które też widzieliście na prezentacji kosmetyki. Więc tak jak mówię, bardzo dużo rzeczy będzie na przynajmniej listopada grudnia, wolę powiedzieć początkiem grudnia, jeżeli chodzi o to, z czym chcieliśmy zacząć, tak? Więc tak jak mówię, bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy, które gdzieś tam ewentualnie działają my, ich nie wiem, nie wyłapaliśmy, nie poprawiliśmy, to bardzo proszę zgłaszać. Będzie też informacja, gdzie takie rzeczy zgłaszać na poście właśnie w Bitre. No i e, przede wszystkim, jeżeli już kogokolwiek zarejestrujesz do sklepu, naprawdę wykorzystaj bardzo mocno Willow Welcome. Już w tym miesiącu to funkcjonuje. E, w tym tygodniu wleci normalnie grafika odnośnie Willow Welcome, żebyście widzieli w ogóle, jakie są nagrody, co tam jest i tak dalej. Ale 450 zł wydane w listopadzie daje możliwość w grudniu wybrania sobie tam z 4-5 produktów za złotówkę, który byś chciał. Mogę powiedzieć teraz, bo wiem, że też są kobietki, które na pewno... Na to czekają. Mgiełka, która jest y, taką bombą z ciałem macierzystymi, bombą witaminową, będzie właśnie za złotówkę do odebrania w grudniu dla każdej osoby, która zrobi 450 zł w listopadzie. Tak? I z każdym miesiącem te nagrody będą jeszcze bardziej fancy, tak to nazwę. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli wprowadzasz człowieka, to wytłumacz, powiedz mu na przykład, do czego Ty jesteś przekonana, przekonany, żeby to było, no to wiadomo, trzeba zacząć. No, i tak jak już powiedziałem, będę pokazywał e, na kolejnym spotkaniu. Omówimy sobie właśnie Shares Club Elite, e, Dream Car i Welcome to Paradise. Wytłumaczę to wszystko właśnie na tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o tą kwestię prezentacji, to jest e, tyle na dzisiaj. E, teraz skupię się na tym, by odpowiedzieć Wam na jakieś pytania, które mogą być. Pytanie, czy to wszystko, co wytłumaczyłem? Jakby dajcie mi chociaż znać, że to co jakbym mówiłem dało coś, że dzisiaj rozumiecie lepiej ten plan niż jeszcze 40 minut temu, bo to jest dla mnie na pewno jakbym się moje serdecho by się ucieszyło, że bo wiecie jak człowiek już tak ten plan ogarnia i cały czas o tym gada codziennie ileś razy, to się wydaje to hardkorowo proste i ten, ten zoom miał po prostu być taki, żeby dla was też był hardkorowo prosty. Super, bardzo się cieszę. Ja sobie wyłączę nagrywanie i odpowiem na pytanie.